Wiedział pan, że Marian znalazł prawdziwe złoto? Ar, ar! Cenna to informacja! Daj mi namiary, gdzie ten Marian i powiedz, ile sztabek tego złota on tam ma! Nie, nie takie złoto! Samochód złoto! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś widzimy się z zestawem LEGO City o numerach 4202. Zestaw ten pochodzi z roku 2012 i moi drodzy, no jest to moim zdaniem prywatnym prawdziwe złoto. Jest to LEGO City, jakie ja chciałbym widzieć bardzo często. Jest to zestaw tutaj, który jeździ po budowie, w ogóle w sensie jakby seria budowlana, którą ja też chciałbym w LEGO City widzieć zdecydowanie częściej, gdyż policja nie samymi strażakami, policjantami powinna stać, a właśnie setami również budowlanymi i takim pięknym pojazdem, który, jeżeli się nie mylę, pojawił się raz. Jest to takich no, dużych, wręcz gargantuicznych rozmiarów pojazd, więc no cóż, takiego chyba nie mieliśmy jeszcze w LEGO, moi drodzy. Sam fakt, że numer zestawu jest czterocyfrowy, a nie jak dzisiaj już chyba pięcio-sześciocyfrowe LEGO City przecież lecą. Tutaj dostajemy w środku jednego górnika, a zresztą zaraz sobie to, moi drodzy, opiszemy, jakie zestawy, bo książeczkę nie będziemy tu się przyglądać, no instrukcja jak instrukcja, bardziej nas interesuje zapewne, co na jej końcu możemy znaleźć, plus spisu klocków. Mieliśmy tu zaproszenie, no właśnie, do LEGO klubu i mieliśmy, moi drodzy, jeszcze trochę zestawików pokazanych. Czy ja coś stąd miałem? Mam, ale jeszcze nie recenzowałem, także spodziewajcie się wkrótce recenzji tutaj z 2012 roku. No, ta seria kopalniana właśnie, bardziej niż budowlana, powinienem powiedzieć, ale no, on też na budowie jak najbardziej się przyda. To było piękne coś, bo oczywiście mieliśmy tę serię kopalnianą te 3 lata temu bodajże, ale chyba ta jednak była lepsza. No właśnie, moi drodzy, ponieważ widzimy się w serii kiedyś było lepiej, czyli KBL, gdzie sprawdzamy, czy kiedyś klocki były, moi drodzy, lepsze. I tu widzimy, policja wyglądała tak i akurat ona chyba taka sama jest. Więc moi drodzy, sprawdzamy to, czy kiedyś było lepiej, czy kiedyś zestawy były lepsze, czy jakieś klocki były ciekawsze, interesujące, bardziej zestawy nam się pojawiały. No i moi drodzy, patrząc na to, stwierdzam oficjalnie, że tak, ale stwierdzam to właściwie w prawie każdym KBL-u, ale zaraz się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że w każdym, a nie w każdym, moi drodzy, jeżeli byście obejrzeli wszelkie odcinki, wiedzielibyście, że nie w każdym. Zacznijmy sobie może od najnudniejszych elementów, czyli od znaku, chociaż on taki nudny nie jest, no bo spójrzcie, mam tutaj narysowany, jeżeli się nie mylę, to jest spadający klocek. Fajnie to zrobiono, że tu nie jest dosłownie głaz narysowany, bo oczywiście znak oznacza to, że nam na głowę może spaść wielki kamień, głaz, aczkolwiek oczywiście to jest klocek i fajnie, że firma LEGO narysowała tu klocka. Wielkie wow za ten ruch, naprawdę to mi się podoba i chciałbym więcej takich klockowych akcentów, a nie takich dosłownych widzieć, tak? Więc znak, który wygląda tak, on niestety jest naklejką. Sam nasz górnik tutaj, no widzimy, on jest sam, no i to po nim widać nawet, no bo spójrzcie, tutaj mu stróżka potu zaczyna cięknąć, jest taki zdenerwowany, ma fajny srebrny kask, rzadko występujący, z lampeczką u góry, no i całkiem fajne uprzyrządzenie, klucz, jakby coś się zepsuło, pasy, tutaj wszystko jest ok, szkoda trochę, że na gadkach nic nie ma, ale no cóż, z tyłu również bardzo ciekawe i pasujące oczywiście do frontu, nadruk, tak, tutaj te szeleczki, wszystko jest ok, bardzo ciekawy i ładny górnik, moi drodzy, ale nie dla górnika i nie dla znaku, tutaj przyszliśmy, chociaż one też są ciekawe, moi drodzy, a właśnie dla tego pojazdu. Pojazdu jakże ciekawego, spójrzcie, co tutaj się mogło dziać, co tutaj się właściwie działo. W środku znaleźliśmy dwie skałki, skałki oczywiście głazy były otwierane, a w środku nich mieściło się złoto. Oj, czemu tu jest niebieski? Tu powinny być złote klocki, zdecydowanie, nie wiem czemu są niebieskie, zaraz to naprawimy, ale tutaj już na pewno błędu, moi drodzy, nie ma. Tutaj już błędu nie ma, tylko że nie chce się otworzyć skałka, ale o, tutaj znaleźliśmy w środku dwa, no może nie samorodki, bo to są dość pokaźne kawały tego złota, ale one występują do dziś nawet w formie frytek. Takie klocuszki, także dwie skały tu mieliśmy. Sam pojazd natomiast, tak jak mówię, no on jest wręcz gargantuicznych rozmiarów. Spójrzcie na wielkość koła w stosunku do wielkości hipolka. No całkiem to faktycznie jest duże, jeżeli chodzi o opońsko. Niestety opońsko w środku jest puste, co widać, gdy się naciśnie. O, tutaj widzicie nawet... O, jeszcze woda wychodzi, bo zestaw przeze mnie był przed chwilą myty, a przynajmniej koła. No zabawne, zabawne. No i cóż, oczywiście nie samymi oponami tutaj będziemy się jarać w tym zestawie, a jest się tutaj naprawdę czym jarać. Tutaj już mieliśmy w 2012, jak widzicie, naklejane rejestracje, czy z przodu, czy z
tyłu. Całość, o, tutaj jak widzicie, odchylana była w ten sposób i tutaj za bardzo w środeczku nic nie było, więc tutaj się średnio mamy czym jarać. Wręcz jest taka przestrzeń pusta, ale może to i dobrze, bo zestaw i tak posiada dość dużą liczbę klocków, niecałe chyba 250, więc gdybyśmy jeszcze tu mieli mieć zapchane, byłby jeszcze więcej tych klocków. Oczywiście to nieźle, ale wpływałoby oczywiście na cenę. Tutaj mamy taką platformę, co doskonale też widać. Na platformie mieści się dynamit, który możemy wziąć i wspomóc się w wykopywaniu tego złota, a bardziej wysadzaniu chyba dosłownie tego złota. Ma on taki dodatkowo tutaj wpięty licznik, co jest fajne. Tutaj jakieś silniki na zewnątrz. O właśnie, bo spytacie mnie, jak się wsiada do wozu. No nie po oponie, wspinamy się tutaj po tej drabince. A tutaj spójrzcie, co mamy pod spodem, ileż tych wielkich kratek tutaj nam się zmieściło. A właściwie wielka ilość kratek, jaka nam się tutaj zmieściła. No całkiem ciekawie i naprawdę potężnie ten przód wygląda. Gość się wdrapował po drabince i minusem powiedziałbym, że jest to, że widzicie, jest trochę na skos, ale to właściwie nie powinien być minus. Po prostu to jest taka już moja jakby fanaberia, że wolałbym, żeby to było na wprost, moi drodzy, robione. Dalej mamy coś takiego, że faktycznie podnosimy sobie to, no i żeby włożyć gościa do kokpitu, musimy zdemontować, o, zestaw niestety tak, i tutaj to również uważam mogło być ciut lepiej zrobione, ale czepiać się nie będę. To już bardziej mi się czepił, że spójrzcie, tu jest śliski klocek, tu jest zwykły tile, a jednak prosiłoby się, by tutaj były te studziki, by nam Hipek się twardo tej ziemi trzymał, aczkolwiek może tu chodzi o to, że wiecie, że jak on będzie gdzieś jechał i będą jakieś turbulencje, w sensie hopki, to żeby wyglądało to, o, żeby się teleportował jak w prawdziwym życiu, żeby tak podskakiwał jak na prawdziwych polskich kolejnach, żeby było jak w Polsce prawdziwej, a nie jakiejś podrabianej Danii. No i tutaj faktycznie to bym poprawił, moi drodzy. Natomiast cały przód mi się bardzo podoba, chociaż tu by się jeszcze prosiło, by było moim zdaniem czegoś więcej. Oczywiście zestaw jest w miarę odzwierciedlany na rzeczywistości, realności, więc no cóż, tutaj się czepiać tego specjalnie nie będę. Moi drodzy, jeżeli przejdziemy sobie teraz do paki, aha, jeszcze tu są naklejki, żeby nie było, i z jednej i z drugiej jest właściwie identyczna naklejeczka, no i oczywiście ubolewamy nad tym, że to jest naklejeczka. Moi drodzy, oczywiście nie musieliśmy każdorazowo tej paki tak odchylać, by te głazy stąd wyrzucić. Można było jeszcze zrobić inny myk, a mianowicie tuf, 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 proszę, i w tym momencie też nam się głazy pięknie wysypywały. No właśnie, nie było to domontowane na stałe, śmiało mogliśmy sobie tym również poruszyć, więc wcale nie musieliśmy tej paki całkowicie przechylać, chociaż oczywiście przechylenie całkowite tworzyło znacznie lepszy efekt. Prezentacja. I prawda, że jest to znacznie lepsze, niż gdybyśmy zrobili tak. No, sami przyznacie, że bez dwóch zdań jednak przechylenie całej paki było zdecydowanie lepsze, więc ja sobie jeszcze raz to zrobię, by się tym zestawem nacieszyć. Powiem wam szczerze, że był to jeden z pierwszych zestawów, które, znaczy jeden z pierwszych, to może nie powiedziałem, bo mówię to przy wielu zestawach, ale przy tym faktycznie mocno się zastanawiałem, czy to nie jest ten zestaw, którego pierwszego sobie zestawię, ponieważ zestaw oczywiście trafił na mój sklep przystankowsków.pl, bo był z Mixa i wsparł mój sklep, no i pewnie już się sprzedał w momencie, gdy leci ta recenzja, bo mi zawsze od recenzji do wrzucenia recenzji mija kilka dni, czasem tygodni, i ten zestaw zazwyczaj się w tym czasie sprzedaje, więc zakładam, że on już się sprzedał w moim sklepie. Jeśli jednak szukacie innych starych archiwalnych zestawów, czy to takich w miarę młodych z tego dziesięciolecia, tej dekady, czy takich z lat 90., zapraszam was już serdecznie na mój sklep przystankklocków.pl. Tam znajdziecie bardzo wiele takich zestawów, moi drodzy. No i cóż tu jeszcze dużo gadać? Ajajaj! Teraz widzę, moi drodzy, fatalny błąd. Kurde, tu powinien być ciemnoszary klocek, a ja wstawiłem jasnoszary. Ajajaj! Takie błędy w takim wieku nigdy wcześniej mi się to nie zdarzało. No proszę, moi drodzy, jednak starość, kurde, jak ja się tak mogłem fatalnie pomylić? Chyba przez to, że to już budowałem nie z instrukcji, a tu się sugerowałem, a tu on wyglądał już na jaśniejszy, prawda, niż te klocki tu. Sami przyznacie, że to jest jaśniejszy niż to, i tu już budowałem tak na szybko. I kurde, no ajajaj, ależ błędzik. No cóż, moi drodzy, będę musiał to poprawić. Lada sekundka. I przyznam się szczerze, że osobiście no uważam ten zestaw za naprawdę piękny, i jeżeli miałbym zrobić top 7 zestawów z 2012, na pewno on by w nich był. Tu próbuję jeszcze jedną opcję pokazać, bo on chyba tu się jeszcze powinien wszczepić w ten daszek, żeby był, trzymał się tego daszku, ale coś mi się teraz nie chce wszczepić, ale chyba się może wszczepić. Na pewno byłby w top 10-7 2012 roku, bo bez dwóch zdań jest naprawdę, uważam, świetny. Cieszę się, że wpadł w moje ręce i troszkę mam łezki w
oczach, że w dzisiejszych czasach nie mam takich pojazdów. Mówię, tego typu pojazd pojawił się chyba tylko i wyłącznie raz w Lego. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Uważam jednak, że jest bardzo fajny, ogromnych rozmiarów pojazd. Jest to coś, co by się chciało widzieć zdecydowanie częściej. I dziwię się, bo wydaje mi się on naprawdę fajny, że Lego nie zdecydowało się na cover do czasów teraźniejszych, a przynajmniej do czegoś podobnego, o powiedzmy, bo inne oczywiście kopalniane zestawy to się pojawiały, ale nie widziałem czegoś tak fajnego w postaci zestawu, tak? A chciałoby się, moi drodzy, sami przyznajcie, że chciałoby się. 2012 4202, moi drodzy, zestaw kopalniany, bardzo fajne zestawy. Jeżeli podobają wam się stare zestawy, nie zapominajcie by zostawić subskrypcję, bo właśnie mój kanał głównie starymi zestawami jednak żyje, gdyż jestem klockozaur, jak widać jestem stary, miną mi się klocki i żyję starymi czasami bardziej niż nowymi. Subskrypcja z dzwonkiem pozwoli wam obejrzeć przyszłe odcinki i ich nie przegapić, o, bardziej. Natomiast jeżeli chcecie nadrobić stare odcinki kopalniane, obejrzyjcie tu, to jest ta nowsza kopalnia, a taka bardzo stara kopalnia... Czy mam coś z bardzo starej kopalni? Chyba nie. Ale mam tu jakiegoś górnika na pewno. Chyba, o, tego z gazetki wam rzucam. Obejrzcie, to w ogóle też było. To był fajny dodatek. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce i dziś mówię wam standardowo. Bye!